Cześć, z tej strony Sargon i witam was w kolejnym odcinku z Civilization. No dobra, kontynuujmy naszą rozgrywkę. Mam nadzieję, że ja tą serię do końca poprowadzę. No tak jest mój cel, bo dlaczego? Może wam wytłumaczę, po prostu dawno żadnej serii nie zakończyłem, no i mam taką ochotę, żeby coś doprowadzić do końca. Więc po prostu zrobię to w tym przypadku. Mam nadzieję, że to zrobię w tym przypadku. No dobra. Tak więc, co my tu robimy? Chyba na razie nic konkretnego. Na pewno walczymy tutaj z tymi panami z daleka. No ale nie będziemy tam oczywiście szli. Mamy też wojnę z tymi miastami, państwami z okolicy. No i tutaj już prędzej to Katmandu atakujemy. Walczymy z nimi, ale raczej też tutaj nie ma co próbować ich chyba podbijać. Tak mi się wydaje, bo podbijanie miast, państw ma spore tutaj wady. Grobę teatru zrobił Sulejman, okej. Chociaż no tutaj to miasto państwa akurat by mi się przydało podbić, bo tutaj mają surowce, których ja nie mam. Nie mam tych przypraw. Nie, barwniki to są przyprawy, kurde, co ja gadam. Barwników tutaj nie mam. Kadzidło nie wiem, czy mam. Ale w każdym razie byłoby to dodatkowe zrobić. Też nie mam kadzidła. Sprawda, kadzidło mógłbym zdobyć, robiąc miasto jakiekolwiek w tym miejscu chociażby, ale no to miejsce nie jest jakieś super, mam tutaj dużo pustyni, która jest bezużyteczna. Dlatego też, o, Etiopczycy tutaj przyszli. No to jest akurat dosyć ciekawa sprawa. No ale dobra, no mamy trebusz. Mogę go sobie tutaj chociażby rozłożyć, przygotować. Wydaje mi się, że to Katmandu w sumie chciałem zaatakować. I tak mi się teraz wydaje, że tak postaram się zrobić. Robimy arkebuzerów, których chyba dosyć niedawno wynalazłem. Akurat oni się bardzo przydadzą. I z tym mamy problem, bo ja nie wiem, gdzie po prostu mogę go użyć. Tu nie ma nigdzie miejsca na wielkie dzieło żadne. Operę bym musiał wybudować. Czy mam operę w Konstantynopolu? Nie. No to dobra, zbudujemy tutaj operę i sobie po prostu wtedy użyję tego wielkiego muzyka. Wy na razie nie macie nic do roboty, więc czuwajcie, wy tutaj podejść troszeczkę i to chyba tyle. Jeśli o ciebie chodzi, no to już ruszaj do Antiochii. No ale też nie będziesz miał tutaj robić, więc uśpię po prostu cię. No i tyle, bo poza tym no czekamy na więcej jednostek chyba. Jeśli chodzi o misjonarzy, no to czy ja chcę jakiś misjonarzy tutaj używać? W Lizbonie już mają moją religię. No tam dalej mógłbym ich powysłać, co prawda. Chociażby do Hongkongu, aż mi się zacięła trochę gra. No myślę, że do Hongkongu wysłanie misjonarzy nie jest głupie, tylko że po drodze możemy natrafić na te jednostki przy przeciwników, ale spróbuję mimo wszystko. Mimo wszystko spróbuję tutaj. Możemy też przejść przez Portugalię, którzy raczej moimi wrogami nie są. Zakup i tutaj zakupimy sobie drugiego. No i następna tura, lecimy. A my tutaj jeszcze mamy wielkiego proroka, no przecież. To może wyślemy ich tutaj w takim razie. Ciekawe, czy udałoby się tą religię wyeliminować, wysłając tam wystarczająco dużo misjonarzy. No ciężkie to by było, ale chyba niemożliwe. Warto spróbować. Oni bardzo dużo tymi misjonarzami spamują swoimi, no i to mnie dosyć irytuje. No irytujące to po prostu jest. Trzeba w ogóle nagrywać dźwięk, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że tak. Ale to już się okaże po odcinku. Zresztą, którą mamy godzinę, bo... dobra. Załóżmy, że ten odcinek nagrywam 5 minut. Chyba trochę dłużej, ale nieważne. Tak więc, żebym wiedział, o której skończyć po prostu. Dobra, panie misjonarzu. W takim wypadku, skoro my tam mamy wielkiego proroka, gdzie ja chcę tego gościa wysłać? Może do Samsung mimo wszystko go wyślę. Tylko, żeby na tych barbarzyńców nie natrafił. Ciebie, wielki proroku, wyślemy w okolice Porto.
pikinierów zostawimy na razie, tutaj nie będziemy walczyć. Możemy co najwyżej i strzelić tych tutaj. Nie wiem, czy oni podejdą do mnie, czy nie podejdą. To za chwilę zobaczymy. Musimy poczekać na ich decyzję. Ciebie, panie misjonarzu. Spróbuję wysłać go tutaj. Albo tutaj go spróbuję wysłać. Już prędzej tutaj. Dobra, zobaczmy. Ty tutaj możesz sobie podejść trochę. Mają robotników, które będzie można zająć. Przejąć. W sumie przejąć bardziej. Jeśli chodzi o to miasto, to co my tutaj zrobimy sobie takiego przydatnego? Latarnia morska mi tutaj akurat niewiele da. Zadowoleni już prędzej, ale może amfiteatr najpierw. Amfiteatr jest akurat przydatny. Bo daje mi kulturę. Tutaj także zrobimy amfiteatr. Mieszka mi się zaciąga? Nie, po prostu gra się tak zacina czasami. Nie wiem dlaczego. To prawda, mój sprzęt nie jest super, ale... Co w tym nagrywaniu tak nie było. No dobra, no. Spoko, niech ci będzie. To jest nasz sojusznik. Razem z nim walczymy przeciwko tej Etiopii. To w sumie on ich bardziej chciał zaatakować. My mu tak pomagamy trochę. Nie wiem, nie mam rozpoznania, co jest tutaj. Gdzie ma ta Etiopia swoje miasta kolejne, czy oni graniczą tutaj ze sobą. Bardzo możliwe, że tak jest. No ale pewien nie jestem. Dobra, mamy tutaj miasta państwa i zaatakowali jednak ci arkebuzerzy moich kuszników. Zdali jakieś straty. No ale moje jednostki są bezpieczne. Można wydać punkty wiary, to akurat dosyć często ma miejsce. Ruszymy tego kusznika, rzucę mu tutaj strzelanie w otwartym terenie i po prostu sobie do nich strzelimy. No wy tutaj nie macie nic do roboty. Trebusz też na razie nie ma za wiele do roboty. Pikinierami mogę przyjąć robotników. I potem misjonarzy. W sumie też. Tutaj mogę podejść w sumie. Mi się wydaje. Jeśli chodzi o port, no to tutaj nawet nie jest aż tak ważne, żebym użył tego misjonarza. Bardziej w tym Hongkongu myślę. No i Funchal. Buenos Aires to będzie niebezpieczne, bo tam akurat mamy wojnę z nimi, więc raczej nie ma jak misjonarzy tam wysłać, bo po prostu mi go ich jednostki przejmą. Więc jeśli o to chodzi, no to tutaj nie ma na co liczyć. Ciężko, tych misjonarzy już bardzo daleko trzeba wysyłać. No albo tutaj, ale wysłanie misjonarzy tutaj jest tak irytujące. Kahokia, a gdzie to jest? Które to jest miasto? Czy ja ich w ogóle widzę? To po pierwsze, nie wiem. Na pewno nie są, nie jest na całe szczęście ten Hongkong, więc nie ma się o co martwić. O, założono kongres światowy. Witam, jestem Aram Kham Haeng, król Siamu, czynić zaszczyt naszemu narodowi swoją wizytą. Mamy więc kolejne nacje poznane. Mamy Zulusów. Stoję przed tobą jak wojownik, możesz powiedzieć samo o sobie, oczywiście. No i to są dwie nacje, których nie znaliśmy i oni zapewne są w Ameryce. W sumie mogłem sobie z nimi pogadać, chociaż i tak widzę ich te... handel. Ambasadę mogę? Przyjmij ambasady, zaprzyjmijam. Spoko, mamy ambasady. I panowie z Siamu też chcę z wami ambasadę, czyli tamten jest w Ameryce Północnej, ten jest w Południowej. Czyli mają sporo miejsca do rozwoju. Oni tutaj mają niezłą sytuację. Zazwyczaj z Lusi to raczej taka wojownicza nacja. Oni mają bonusy do walki jakieś, jeśli się nie mylę. Antwerpia tutaj jest, z nimi też mam wojnę, co ciekawe. Nieźle. Konstantynopol. Co my tutaj w Konstantynopolu zrobimy? Koloseum można by zrobić, albo amfiteatr. Jeśli chodzi o epos, no to musimy mieć koszary. We wszystkich miastach, co jeszcze... Na co jeszcze musimy chwilę poczekać po prostu. Różne jednostki też by wypadało produkować.
Dobra, zajmę go. To jest ryzykowne, bo teraz mogą mi zniszczyć ten trebuch, ale to już mówi się trudno. Dobra, robotnika po prostu sobie sprzedam i dostanę trochę pieniążka. Tutaj przejdę przez terytorium mojego sojusznika, żeby po prostu nie ryzykować zgonem jednostki. Tutaj strzelamy po raz kolejny. Jeśli o was chodzi, no to czekacie. Ciebie wysyłamy tutaj i szerzymy wiarę w Hongkongu. No i sargonizm jest dominujący, pięknie. O, tutaj też. Nie no, ci misjonarze naprawdę bardzo dobrze już działają. Nie no, muszę wysłać do Persepolis. Jak jest dwóch misjonarzy albo trzech naraz, tak wyślę. No i wtedy już tej siły nie powstrzymają. Po prostu. Już sobie tutaj nawet kupuję jakiegoś. Pana misjonarza w Arkadii. A w Akardii. Arkadii, chciałem powiedzieć Akardia. To miasto w sumie nie jest duże, ale wystarczające. Tylko 6 obywateli. 6 jednostek obywateli, bo to wiadomo, nie jest 6 mieszkańców. Handel jest owocem stosunków między dwoma wielkimi królestwami. Co sądzisz o tej propozycji, przyjacielu? Nie jest to dla mnie korzystne, bo ja nie potrzebuję żelaza w żadnym wypadku. Zamiast tego żelaza wolałbym nawet to kakao chyba. Nie wiem, czy miałem kakao, chyba nie. Więc dla mnie to jest worth. Samarkanda, kolejny miasto państwo. On strasznie dużo tych miast państw ma. Jako sojuszników. Czy tego misjonarza będę mógł sprzedać? O, wielki artysta się pojawia. Szczęście to konto w dobrym banku, zręczny kucharz i dobre trafienie. Okej. Okay. Usuniemy sobie tego ziomeczka. Z tym robotnikiem nic nie zrobię. Panie misjonarzu, pan będzie tutaj płynął. Pablo Picasso. No to nieźle. Możemy zrobić złotą erę, albo stworzyć wielkie dzieło. Zrobię to wielkie dzieło. Co tam namalujesz? Picasso... Okej. Okay. Panny Awiniońskie, tak się nazywa ten obraz po polsku? To nie Picasso go w rzeczywistości namalował? Bo to jest obraz w stylu kubistycznym. Picasso nie był artystą, właśnie, który malował w tym stylu? Nie jestem pewien. Musiałbym to sprawdzić, bo już nie pamiętam. Ale bardzo możliwe, że akurat ci tak trafiło, że swój rzeczywisty obraz namalował. Chyba, że jest to skryptowane w tej grze, w sumie nigdy nie wiedziałem. Nigdy na to uwagi znaczy nie zwróciłem. Dobra, więcej sargonizmu. Wsuj się. No i jak na razie tam istnieje ta religia. Nie, że czuwajcie, albo nie, wy musicie podejść. Nie fortyfikować się, tylko strzelać. Mogłbym ich teraz dobić. I zrobię tak. Wy sobie podejdźcie troszeczkę. Nie powinni mi ci pchnierzy zginąć, bo on tu chyba nie ma innych jednostek. Drzewko technologii sobie zobaczę. Co by tutaj teraz badać? Chemia by się przydała, bo miałbym działa. Dochód z kopalni byłby zwiększony. W sensie dochód z produkcji. Ja jeszcze po oceanach się jednostkami nie mogę w ogóle poruszać. To też jest ciekawa sprawa. No ale ja tego nie potrzebuję na razie w żadnym wypadku. Ireś considera resztę ofertę? No ale niech ich będzie.
Zawsze to jakieś złoto wpadnie, żelazo, które mi nie jest do niczego potrzebne. Na razie. No dobra. Bo ja nie, mi to w ogóle nie boli, jak on może tutaj po moim terytorium chodzić. Kończy się jakiś tam sojusz. Co tutaj jeszcze ciekawego się dzieje przez między tymi turami? No, oberwali mocno pikniezy, ale teraz ich wycofam i będą mogli się odnowić. Koniec otwartych granic, można wydać punkty wiary. No, w sumie właśnie to chcę robić. Moc tych misjonarzy tam wysłać. Tutaj w okolicy Persji. Zobaczmy tutaj, co tutaj mamy. Okej. Okay. Ta jednostka w ogóle przez całą grę nic nie robi, ten statek. Tych arkebuzerów na razie nigdzie nie wyślę. Bo samymi arkebuzerami miasto nie zdobędę. Dobra, ten trebusz był lepszy. Dobra, nie potrzebuję tylu robotników. Jeśli chodzi o to miasto, no to tutaj zrobimy sobie może też operę, albo bank by się przydało zrobić, bo on da mi złoto. I to dużo złota, jak go sobie pobuduję we wszystkich miastach. No dobra, budujmy bank. Tutaj tak samo bank. Następna tura. Lecimy. Niech jej będzie, mi to tam odpowiada. Tym bardziej, że właśnie się na ich terytorium znajduje. W ogóle oni mają jakieś swoje religie? Okej, okay. Ten chce pokój. Całkiem mi to odpowiada. Powiem, że mi to całkiem odpowiada. Po prostu zostaje złoto, a... I tak naprawdę z tej woliny nic nie mogę zyskać. Co mówię, to miasto państwo podbić, ale mówiłem wcześniej, to nie jest zbyt opłacalne. Tak więc zawrzemy sobie pokój. Nie wiem, czy się Turcy na mnie obrażą, czy nie za to, ale... To już mnie nie interesuje. Ale dostałem misję od tych miast państw wszystkich, z którymi pokój zawarłem. O, czyżbym teraz wiadowca i mógł sobie to wziąć? A jednak nie. Jednak nie. No dobra, w takim razie nie ma co coś spamować tymi jednostkami już. Dobrze je mieć, ale nie ma co ich po prostu nadwyżki robić. Nie wiem, czy jestem zrobić jakieś miasto jeszcze. Chyba nie za bardzo. Najwyżej tu może gdzieś. Ponieważ miedzi, że jest akurat zajęta przez Portugalię. No dobra, no dobra. Droga do Katmandu miałbym zrobić niby. No mógłbym zrobić teoretycznie. Dobra, wy się odnawiajcie w takim razie. I sobie tą drogę wybuduję jakimś robotnikiem w niedługim czasie. No to, że kończymy wojnę, to znaczy w sumie, że niewiele się już będzie działo ciekawego przez jakiś czas. Co najwyżej z Dariuszem mógłbym powalczyć, to akurat byłoby mi bardzo na rękę. Okej. Okay. To byłoby mi bardzo na rękę, bo wiadomo, to jest mój główny przeciwnik religijny. A, ja miałem mu wypowiedzieć wojnę, już nawet nie pamiętałem tego. Teraz powiedzieć wojnę Dariuszowi? Niechaj tak się stanie. Doskonale. No i mamy wojnę z Dariuszem. Mamy wojnę z Dariuszem i teraz będzie ciekawie, będzie ciekawie. Jako tych misjonarzy, plan z misjonarzami
musi pójść w odstawkę w takim wypadku, bo nie ma co nawracać jej gościa, wysłać misjonarzy do kraju, który może mi tych misjonarzy zająć. Bo on z nimi wojny. Dobra, ciebie na pewno użyjemy tutaj. Jeśli chodzi o tego drugiego proroka. Dzięki temu, że mam pokój. O, nowe miasto powstało. Co z tym Hongkongiem? Przypadkiem go nie użyłem. Dobra, za chwilę zobaczymy. Pan arkebuzer czeka. Chociaż nie, nie możesz czekać. Ruszasz tutaj. Zobaczymy, co mi moi nowi wrogowie zrobią. W kwestii tej nowo wypowiedzianej, dopiero co wypowiedzianej wojny. Czy zaatakują mnie, czy będą się bronić? No nie wiadomo, nie wiadomo, co zrobią. Którą mamy godzinę, jeszcze sobie sprawdzę. No już odcinek będzie się zbliżał ku końcowi, widzę. Strasznie wolno to leci, bo nic tak naprawdę nie robię w tych odcinkach za wiele. Konstruktywnego nic nie robię. Wypadałoby chyba te wojny poprowadzić i powygrywać coś, a nie tak stać i nic nie robić. No teraz Teodariusza popodbijać po prostu. I tyle. Trzeba podbijać tego Dariusza. I zobaczymy, co dalej. Bo z Portugalią mam dobre stosunki. Tak samo z Aztekami, z którymi jestem teraz. No razem z nimi walczę z Dariuszem. Dobra, no tutaj nic po tobie. Myślecie dalej, zobaczymy, co tam znajdziesz. Ojej, już się znowu zacięła gierka. Szerz wiarę. Ale się zacina. Nie wiem, co się tak zacina. Ale nie podoba mi się to. No dobra. Następną turę jeszcze sobie zróbmy. No ty, panie. Raczej będziesz czekał na razie w takim wypadku. Wrócę na swoje terytorium, ulepszę sobie ten statek. Bo mimo, że to jednostka specjalna, to jest zacofana. Już oni mają jeszcze gorsze chyba. No dobra, zróbmy sobie następną turę. I myślę, że to będzie ostatnia tura. Zobaczmy, jeszcze coś się stanie ciekawego podczas jej przemijania. A jeśli nie, no to będziemy się już żegnali. Imperium Azteckie, Tura Miast Państw, Belgrad, Saby, zastoszono Samarkandę. Kurde, no strasznie się zacina teraz ta gierka coś. Możliwe, że będzie coraz gorzej, bo coraz więcej mapy mam odkryte. Mam nadzieję, że nie. W pobliżu Warny dostrzeżono wrogie jednostki. No dobra, ale później się tym zajmiemy, bo w tym odcinku to by było na tyle. Tak więc mam nadzieję, że wam się mimo wszystko podobał. Zachęcam do jego oceny, do jego skomentowania, do zajrzenia na Discorda i na fanpage. No i to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. No i cześć.